Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i siostrą, ja. Jedny kot. Wiem, gramy w Foragera. Jakiego Foragera? Jezu, Spirit Ferrera, co za lama, za dużo Foragera ogrywałem ostatnio. Wybaczcie. I robimy teraz... pork chopy. Te mięso dla żaby. Owcami. Gdzie jest ta recepta? O. Po prostu mięso? Tak. Po prostu mięso bez niczego? A właśnie, ej, można zmieszać mięso tutaj potem z czymś tego typu. Tak, ale on chce pork chopa. Dobra, no to jednego pork chopa mu zrobimy. No i dzisiejszy cel w Spirit Farerze, podkreślam, nie Foragerze. Jestem taką mam, żeby to mylić kilkukrotnie. Będzie oczywisty, chcę po prostu pozwiedzać zaległe wyspy, pozbierać po prostu wszelkiej maści znajdźki, które teraz dzięki sruwaniu teraz możemy... mamy właśnie umiejętność sruwania. Przecież wszyscy widzą, że kot sruwa, a ci koty same z siebie nie sruwają. A kto wie? A skąd wiesz? Może w niektórych grach tak. O, Artur skacze. No żabył. A teraz pora wyznaczyć kurs na jakąś wyspę. Spróbuję tam dolecieć. Po co? To jest kozdoba. No bo chcę. Ale po co, siostra? I widzisz, nie ma nic. Teraz przykro mi, odpływam bez ciebie. Okay. Na przystanek autobusowy. Właśnie myślę, gdzie najpierw. Tutaj mam jakieś nieodkryte rzeczy. Czekaj. My potrzebujemy drzewa. Tutaj coś jeszcze chyba było. I tutaj. Pamiętaj, że możemy popłynąć za lód. Dobra, siostra, ale ja chcę zwiedzać to, co już spotykaliśmy. Bez żadnych dodatkowych autobusów czy coś, bo nie ma krótszej drogi, po prostu jedziemy tam. Jedziemy? Tak, jedziemy łodzią. No i na obecny moment... Ale nie jedzie. Jakoś prawdopodobnie... Już wam mówię, do odcinki dwa dziennie wrzucam. Bo tak trochę o tym myślałem jeszcze. W sumie... Dla was to będzie na etapie, gdzie w sumie miał wylecieć drugi Forager. Dla mnie jest to etap teraz, kiedy jak widzicie nagrywam już 12 bodajże odcinek, czy 13 z... I kazał mi być różowy, widzicie? Tak. Bo ten lepszy kolor jaki istnieje dla kota, no to kontynuując. To właśnie z tego też powoda... Prawdopodobnie odcinki będą krótsze, będą bardziej skomposowane, więc bez zbędnego gadania po prostu wycinamy. Będą krótsze? Chwila. 20 parę minut, nie 30, ale będzie za to więcej nagrywał przecież. I w okazji... będziesz więcej nagrywał? Tak, przecież ty już jesteś prawie ciągle, dobra. To robimy zapas. Ale w sumie nie musimy robić takiego zapasu, siostry, tak mam tego dużo. I swoją drogą mamy mięso dla żaby, to ja już mu daję. Po czym spotkamy się właśnie już w następnym miejscu. Pork chop. Co? Pork chop? Schabowe? Tak bardziej, są kotlety z mięsa świnie, z świńskiego, ale schabowe można przetłumaczyć. Schabowe? O chłopie! Jestem taki podekscytowany! Brawo, umiesz w angielski. Wyglądają tak, ten... Tak cholernie pysznie. Tak najprościej mówiąc. I są! Kiełku! Jesteś cudowna. Wiesz o tym? Och, to jest takie dobre! Teraz czuję się trochę winny. I przepraszam. Wybacz, że przeze mnie musisz wszystkie te zlecenia kulinarne robić. Słuchaj, był taki dzieciak w robocie. Craig. Mieliśmy między sobą takie dosyć długie i niezbyt przyjemne negocjacje unijne, coś tego typu. Całonocne. Wszyscy byli po prostu w gotowości. Każdy był głodny i każda restauracja była zamknięta. Wysyłałem wtedy Craiga do tych 24-godzinnych sklepów z żarciem. Specjalnie dla mnie. Prosiłem o takie rzeczy, które są dosłownie niemożliwe do zdobycia. Szafron. Tutaj nie wiem, co to jest sumak, nie pamiętam. Szafran, nie szafron. Safron to szafron na polski. Sumat czy samak, nie wiem co to jest. I nawet anysz, prawdopodobnie. Było to jakoś o 2 rano. Naszym celem było zrobić najsmaczniejsze kotlety, jakie istnieją na świecie. Obiad dla każdego. Na obu stronach stołu. Żeby uspokoić głowy i zadowolić żołądki. Pierwsza część nie zawsze wychodziła, ale każdy był dobrze nakarmiony. Nie wiem jak to zrobili, czy jak to robił, ale Craig zawsze znajdował wszystko z mojej listy. Żartowałem sobie, że...
musiał się wyłamywać do domów ludziów, żeby zdobywać te rzeczy. Cholera, możliwe, że to robił. Nie wiem, jak to zrobił, Kiełku. Zrobiłaś to wszystko, że tak smakuje jak w domu. Chwała tobie i Kriegowi. Lokal Union. No tak, takie zdanie, dobra? Lokalna co? W takim wypadku dopłynęliśmy? Tak, dopłynęliśmy. Prawdopodobnie. No szybko. Tak, kamieniołom najpierw. Później będziemy płynąć do jakichś normalniejszych wysp. I mówię ci, siostra, musimy odnaleźć wszystkie sekrety, które możemy podnieść. A ty chyba wszystkiego jeszcze nie znajdziemy, bo w niektórych miejscach były też sznurki takie. Liny. Ale... Zostawiam na później, czy idziemy już teraz? Że nie, jak już jesteśmy, to szkoda byłoby nie pójść. Ja wiem, że będzie umiejętność jeszcze na tyle. Zaspoilerowałaś sobie? Nie. To skąd to niby wiesz? Przeczuwam. Teraz już umiejętność, to może wiesz jakieś po prostu z tych... Tych... No... Towarzyszy nas tego nauczy. Czy bardziej dostaniemy jakiś sprzęt do tego ci coś, niż umiejętność. Będę, że umiejętnościami nazywane jest jej to, co się dostaje za obole. Dobra, to teraz trzeba tylko wiatry odnaleźć. Przy okazji kopiąc wszystko, co spotkamy. Okej, jest tutaj ten ludź. I wiatr chyba gdzieś tutaj był? Dobrze kojarzę? Nie wiem, ale na pewno był tu gdzieś. No właśnie, ty mówisz, że... A nie, to są sznurki. Sznurki, ale może... Nie, nie damy rady. Musimy szukać wiatrów, póki co. Ja kojarzę, nawet że pomijając kopanie. Stronę. Możliwe. Dobra. Chodź, siostra, musimy szybko odnaleźć to wszystko. Nawet nie kopiąc póki co. To jest jakiś sekret? Sekret. A, byłem tu przecież. No jasne. Ale tu też nie ma tutaj tych wiaterów. Bardziej mi przypomina biały ten różowy, więc git majonez. Bezdelikatnie różowy, tak idealnie. Sinokoperkowy róż po prostu. To jest nieistniejący kolor. Ty wiesz o tym? Tak. W sumie mówiłem, że nie będę kopał, jednak kopię. Znaczy akurat żelazo to będzie chyba bardzo potrzebne, patrząc na to wszystko, co teraz było na listach do krawcenia, więc lepiej chyba to zbierać. Dobra, to chyba byliśmy? Aha. Widzę wiatra, ale to nie tutaj. Niżej. Jak zwykle błądzimy. Dobrze mówiłam. Wiem, że dobrze, ale ja zawsze błądzę. Ty wielbłądzie. W sumie ciekawa sprawa jest tak mieć odcinków rozplanowanych, gdyby to było dzień po dniu, a nie dwa dziennie. Już na prawie dwa tygodnie, a dalej nagrywać. Nie, ale jak pisałem w tym poście, który ukazał się wczoraj w nocy, po prostu taka wena mnie złapała, że aż szkoda. Idziemy gadać po grzyba. Dobra, i chyc. Żeby się tutaj dostać, musisz zrobić tak. Jeden skok, surwanie, nie na podwójnym skoku. I spadając z tego, zrobić wtedy podwójny skok. I zrobiłaś podwójny. Po prostu nie puszczasz przycisku i w ten sposób to się robi. I teraz, no, ale ewentualnie tak. Ups, spadłem. A ja już znalazłem. Ja jeszcze mniszczyni w parkury. Też nawet nie trzeba było podwójnych skoków, żeby to robić. I serio, to wszystko po jedno. Ulepszenie pola. Okej, okay, było warto. Ale dalej nie mamy nasion. Prawdopodobnie na to wszystko. I to chyba tyle, co możemy tutaj zrobić. Czy były jeszcze gdzieś indziej wiatry? Nie, nie kojarzę. Dobra, jeśli co, a my nie znaleźliśmy, to możecie nas skrzyczeć, że jesteśmy jełopy i w ogóle nie umiemy. Dobrze, nie, źle jesteśmy. Znowu. Dlatego nie lubię takich rzeczy, łatwo się zgubić. Chociaż co ciekawe, w Terrarii się nie gubię, więc dziwne, że tutaj to się dzieje, ale okej. A ja się zawsze gubię. Ty tu nie chcesz w ogóle wchodzić. Wyjątkiem było jaskinia challenge. Gdzie musiałaś. A tam już byłam oswojona. Dobra, no to w takim wypadku pora na kolejną wyspę. Wiecie co, mieliśmy sobie spokojnie płynąć. Jestem, ale znowu... strasznie głodny. Właśnie żabeł znowu chce żarcia. Wiem, że ostatnio odmówił, że proszę, ale mam bardzo duży apetyt. No bardzo się to dobrze komponuje z moją miłością do jedzenia. Ale wiesz co teraz bym chciał? Kurczaka! Kubełek smażonego kurczaka. Kiedy normalnie! To na pewno by mnie postawiło na nogi. Dlatego, że najlepsze jedzenia idą w kubełku. Jedzenie czasem wydaje się być trudne, znaczy gotowanie. W tym wypadku jest dosyć łatwe. Okej. Okay. Kubełek z kurczak. Zobaczę przy okazji, jakie są tu ulepszenia do pola i innych rzeczy. Tutaj potrzebujemy czegoś, czego nie możemy. Serio? Right to jelly. Czyli będziemy musieli na Majtusy pozbierać pierwszego rodzaju drzew?
I będziemy mieli ulepszenie w pola. Dobra, fajnie, warto wiedzieć. No to w takim razie już sprawdzimy tylko coś potrzebne do kurczaka smażonego. Po czym się oczywiście rozdzielamy znowu, bo mówiłem, muszę teraz zrobić odcinki, które są krótsze, a bardziej treściwe. Uwaga, uwaga. Kurczak i tłuszcz. Nie wiem nic o tłuszczu, kurczaka nie mam, więc będzie ciężko. Oto jesteśmy ponownie na wyspie, na której nasza wspaniała Alice do nas dołączyła. Widzisz? Pamiętam, siostra. Pamiętam! Wiem, że imię to nie jest Bob, spokojnie. Miejmy nadzieję, że dobrze pamiętam, że ty też właśnie jakieś wiatry były. Właśnie nie kojarzę, czy to były wiatry zmian. Inaczej mówiąc, wiatry gastryczne też to mogą być. Czy cokolwiek. Więc bez zbędnego paplania, marudzenia, gadania, jak zwał, tak zwał. Poszukujemy ich, oczywiście zbierając przy okazji grzyby i inne rzeczy. Może nie wszystko, ale wiecie, jak się na coś natkniemy i będę wiedział, że to jest warte uwagi, to warto sprawdzić. To było gdzieś z strony, pamiętam, lewej tym razem. Jestem pewien, jeśli to nie było w tamtym miejscu, to w tym. Więc trzeba po prostu poszukać tych wiatrów. Chyba, że już je ominęliśmy. A pewnie zaraz będzie wyjście, więc już ominęliśmy. Dokładnie. Nie wiem, czy są jakieś ukryte czy coś, ale wiem, że tutaj gdzieś są. Jestem tego pewien. Dobra, właśnie tutaj były. Chyba. Tak. Jup. Dokładnie. Tam nie wiem, czy da się jakoś wejść, ale mam już jakąś znajdźkę, a znajdźką są... Antyczne popiersie. I w sumie... kamień, który znowu jest nam niepotrzebny na obecny moment. I tam chyba wyżej jeszcze coś jest, no nie wiem, może w ten sposób trzeba jakoś spróbować. Nie, nie ma? Czy jeszcze są jakieś sekrety, których nie odkryliśmy w ogóle? I nie mamy nawet pomysłu, jak je znaleźć. No cóż... nie wiem, co więcej mówić. Ja z siostrą tu może poszukam trochę, póki co... no, pokopiemy trochę. Przy okazji pokopiemy właśnie. A wam oszczędzimy tych nudnych robótek ręcznych, że tak to nazwę, i spotkamy się przy kolejnych znajdźkach bądź jakichś wyspach do zwiedzania, bo to jest dzisiaj nasz główny cel. No i oto jesteśmy ponownie na kolejnej wyspie. Tym razem celem odnalezienia jakichś rzeczy przy okazji nagromadzenia dębów. W sumie po to, żeby móc zbudować chyba to było na te, na owoce? Tak. No. Bo nasza droga Alice tego chce. Nawet gdyby nie chciała, to i tak w moją stronę. Teraz do ciebie, do mnie, do ciebie, no i w ten sposób. Ja nie wiem nigdy, w którą zaczynamy. Zawsze zaczynamy do mnie, tak będzie najbezpieczniej. Okay. Okej. Okay. W ogóle daj mi zastanawiać, jakim cudem ten kot w ogóle pomaga przy tym wszystkim, jak on wisi na tej pile, nawet nie dotykając podłogi. Ogonem dotyka. No tak, ale ogonem się nie umie zaprzeć. Dobra. Drzewno jest. Grzyb jest. O, właśnie. Myślałem, że to miejsce będzie mi też takim punktem medytacyjnym. Wow, jagódki! I teraz musimy tylko odnaleźć to jedno miejsce, o którym mówiłem. Czyli hyc, hyc i sru. Jeśli dobrze to zrobisz, to tutaj prawdopodobnie możesz dotrzeć do następnego ludzia. Chyba wiem jak to zrobić. Nie oba hycy naraz, tylko drugi hyc użyć dopiero wtedy, kiedy... będziesz w najwyższym punkcie. Nie. Ja nie umiem, ale to jakoś tak trzeba ja zrobić. Ja mogę popróbować. Zrób cięcie i ja tam spróbuję doskoczyć. Nie, jakby brakowało paru... Ej, a nie było jakiegoś punktu, na który da się tutaj wspiąć, z niego? Wsunąć? Ty to masz ładnie. Nawet jeśli będzie drugi koniec planszy, to może się uda w ten sposób. Nie. Czyli potrzebujemy chyba czegoś jeszcze. Albo próbować do... po prostu do skutku. Tak czy siak, widzimy się za chwilę. Dobra. Na koniec będziemy budować. Siostra, cicho. Teraz jest pora na budowanie, więc teraz budujemy. Ja bym to na koniec zrobiła. No to ty zrobiłabyś na koniec, ale teraz budujemy. Dobra. Pierwsza rzecz to muszę jeszcze trochę drewna dębowego, jeśli się nie mylę, pociąć. Po czym stawiamy właśnie to coś na drzewa owocowe, czy tam na jakieś owoce z krzaków, nie wiem jak to będzie działało tutaj. I poza tym oczywiście prysznic dla Tula. No i będzie dobrze. Mam przynajmniej taką nadzieję. O tym wszystkim. Idealnie! No, czasami mi się udaje. Dwa razy z rzędu. Jakie dwa razy z rzędu? No teraz dwa razy z rzędu miałeś nie. Idealnie. Nie miałem dwa razy z rzędu na pewno. Dobra, siostra, rób swoje. Dobra. W
Build. Tutaj? To nie to, wyżej. To dobra zakładka. Tylko, że nie. 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 Tak. Orchard? Tak, to jest to. Więc ustaw tak, jakbyś chciała. Aha. Strasznie dziwnie to postawiłaś. No wiem. I zaraz to poprawię. No to, co ty tu jeszcze szukasz? Przecież tutaj nic nie postawisz więcej. Teraz musisz wybierać opcję ławeczki na dom Atula i postawić mu prysznic. No. Dziękuję, to teraz przesuń tamto. Zmień tryb, bo na tym trybie nie da się. Tak. Okej, dobra. To teraz wyjdź z tego trybu, bo musimy posprzedawać złomy handlarzowi. Po czym oczywiście pogadamy z Atulem i z Alice. Ale najpierw, dobra, jakiś plakat podpisany, pierścionek i coś tego typu. Dobra, do widzenia, mamy jakieś zlecenia, które możemy wykonać. W sumie to byśmy mogli chyba, bo to nie jest problemem. To jeszcze nie, tutaj nie mamy ryby, tutaj... To też byśmy mogli w sumie. A to standardowo, po prostu tylko, że możemy, to wykonuje i tyle. Dobra, najpierw do Alice, później do Jabela. Dokładnie tak, jak to zapamiętałam. O, Stella, zbudowałaś sad. Przynajmniej mi się wydaje, że to oznacza sad, nie jestem pewien, nie krzyczcie, jeśli to jest źle. I wygląda prawie tak samo jak ten, który zbudował mój mąż. Widzisz te wszystkie misterne wykończenia, coś tego typu? Tak. Był dosyć dobrym robotnikiem w drewnie. Przynajmniej dopóki jego ręce na to pozwalały. Zasadziliśmy swoje pierwsze drzewo jabłkowe wraz z narodzinami naszej pierwszej córki. Powinnaś też posadzić sobie drzewo. Oczywiście zajmie trochę czasu, zanim wyda ono owoc, ale jak już wyrośnie, będziesz z niego taka dumna, będzie ci towarzyszyło przez całe życie. Ech, i znowu się rozczulam. Pozwolę ci zająć się swoimi rzeczami, póki co. I jakie mam tutaj te zlecenie? Musimy po prostu jakieś drzewo. Mamy jabłka i wiśnie. Ten razie proponuję jedno jabłko i wisienkę. Jedną wiśnię. A tylko dwa są tutaj miejsca. Okej. Dobra. I teraz najważniejsza rzecz, wielkie testy. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale muszę po prostu. Muszę sprawdzić, czy to działa na te drzewa też. Po prostu tak dawno nie grałem, że ja już nie jestem pewien. Ale chyba działa, patrzę na to, że ziemia tańczy. W takim wypadku widzimy się, że jak skończę. Albo się okaże, że się nie uda, albo na następnej wyspie, jeszcze nie wiem. Patrzcie, takie piękne drzewa, że wyrosną. Ja biegam w powietrzu. Tak, tak. Dobra, starczy tego. Widzimy się już po prostu na następnej wyspie, bądź przy następnym jakimś większym celu. 8. Tak więc, jesteśmy już na drodze do ulepszenia statku, bo stwierdziliśmy, że w sumie 20% szybsze poruszanie się będzie dobre. I przy okazji Alice, zwana Alicją, zwana Jeżowiną, coś od nas chce. Niesamowite! To drzewo Stella. No wyrosło tak szybko! Jestem pewna, że miłość, którą przekazałaś, bardzo to wspomogła. Te, no, prawa tego świata na pewno to pozwalają. Cóż, jestem bardzo szczęśliwa, że drzewo jest w pełni wyrośnięte teraz. Jestem pewna, że będziesz mogła zbudować wspaniałe wspomnienia tutaj. Stella, ostatnio dosyć sporo myślałam. Całe moje życie zajmowałam się innymi. Gotowałam, sprzątałam, zajmowałam się dziećmi. One są błogosławieństwem, naprawdę, ale nigdy nie miałam czasu na ekscytację? Przygodę. Myślałam, jeśli to nie jest za dużo problemu oczywiście. I jako, że podróżujemy ciągle w sumie przez cały czas, cóż, może udałoby się na jakąś wycieczkę ze mną. Tylko ty i ja, oczywiście i kot. To będzie fajne, obiecuję. Co masz, co ty na to, żeby odwiedzić tą niewielką osadę Nordwailer, czegoś tak? Z tego co słyszałam, brzmi to jakby było z typowo szwedzkich romantycznych nowel. Och, mogę je pożerać po prostu całkowicie. Co? Też jesteś fanką? Wiedziałam, że jesteś kobietą kultury. Tak czy siak. Jeśli będziemy kiedykolwiek w pobliżu tamtych części, myślę, że powinniśmy tam pójść. Będzie naprawdę dużo
zabawy. Little one. Dobra, wychodź. No to w takim razie... idziemy ulepszyć statek, dodając mu chyba jakieś elementy Hermesa bodajże? Czy jakoś tak? Nie jestem pewien, ale... no jeśli się nie mylę, to tak. I wraz z tym będziemy mogli już spokojnie podróżować. Przy czym powiem szczerze, cel na dzisiaj to jeszcze trochę medus i innych rzeczy, bo mamy parę bardzo tanich polepszeń, dobra? I... te jakieś takie... no to się nazywa jakieś... Hermes hymn Hermesa. I cóż, więcej już statku nie ulepszymy poza wielkością i ewentualnie stacją do schematów. Dopóki nie pożegnamy dwóch duchów. Więc przykro mi siostra, ale to się musi pomału zbliżać. Więc teraz tak, 16 tysięcy na to. A na to potrzebujemy rzeczy, których nawet nie znam, więc dobra. W takim wypadku pora na meduzy i podstawowe surowce. No i widzimy się w sumie. W sumie powiedziałbym, że na jakiejś wyspie czy przy meduzach. Na dwójkę chyba idziemy. Nieważne, który, po prostu się płyń do meduz. Więc do zobaczenia za chwilę. No dobra, wiecie co? Udało nam się z siostrą odnaleźć miejsce, w którym jest kurczak, dzięki Alice. Jednocześnie ulepszyliśmy nasze pole i ogród. I mamy już 21 minut, więc... powiem wam szczerze, jako że odcinki tam... mówię, no starałbym się, żeby były krótsze, wiem, że może to kupowato trochę strasznie bucięte, strasznie takie puste czy coś. Ale no niestety, wstępnie, mówię, wstępnie po prostu próbuję przyjąć nową formułę, żeby były te dwa dziennie. W zasadzie głównie Frager i Spirit Farrell, a w drugi dzień jakoś coś innego czy coś. Nie wiem po prostu jeszcze jak to wyjdzie. Czy w sumie te dwie gry należy codziennie, potem jakoś tam lepiej by było. No mniejsza po prostu, dziękuję za uwagę. Wiem, że może wydawać się taki dziwny, krótki 21 minut, czy w sumie 22. Ale mówię, to są tylko wszystko testy nowej formuły. A dużo osób właśnie mówiło, że chciałyby te dwa. Ale daj mi na to właśnie krótszy czy coś. No więc dobra, może nie będę już więcej się tłumaczył. Po prostu trzymajcie się. Hej, hej.